16 lipca, godzina 19:43. Wszechobecny, tropikalny upał, a to tylko Polska. Witam się z Wami dzisiaj z tej pięknej łąki. Łąki, na której po raz pierwszy w życiu rozpoczęłam swoją przygodę ze zbieraniem dzikich ziół. Przyjechałam tutaj na zachód słońca, więc czasu dużo nie mamy, ale temat też nie jest długi. Wczoraj o godzinie 21:30, czyli późnym wieczorem, już po zachodzie słońca, byłam z moim psem na spacerze. Chodziłam sobie boso po trawie. Cieszyłam się, że jest czym oddychać, bo w obecnych temperaturach niecodziennie możemy tego komfortu doświadczać. I na tym spacerze, chcąc nie chcąc, minęłam kobietę i młodego chłopaka, najprawdopodobniej matkę i syna, których to rozmowę mimowolnie usłyszałam. Chłopak ten, prawie dorosły, nastolatek, widać, że to będzie bardzo wysoki, bardzo dobrze zbudowany, silny mężczyzna. I szedł on najprawdopodobniej właśnie ze swoją matką i mówił do niej takie słowa. Wiesz, ja nie mam 30 na karku. Ja chcę robić głupie rzeczy, ja chcę popełniać błędy, będę miał czas, żeby być dorosły, ale teraz chcę się bawić, teraz chcę korzystać z tego, kim jestem, teraz chcę korzystać z życia, chcę mieć prawo do popełniania błędów, a on mi nie pozwala. I najprawdopodobniej chodziło o ojca tego chłopaka. Na to matka odpowiedziała temu młodemu chłopakowi, że on chce się przed tym ustrzec, bo jego nikt przed tym nie ustrzegł. No i dalej nie słyszałam, bo szliśmy w przeciwnych kierunkach, więc to był dosłownie wycinek rozmowy, który usłyszałam i który chyba miałam usłyszeć po to, aby powstał ten film, ponieważ najlepszym kontentem na mój kanał YouTube jest po prostu moje życie. Ostatnio myślałam o kanałach Komentery, których główna działalność zajmuje się mówieniem o innych ludziach, obgadywaniem, ośmieszaniem, komentowaniem i jest to strasznie przykre, że ktoś nie ma na tyle kreatywności, na tyle pomysłów w swoim życiu, że musi omawiać życie innych. Ale dzisiaj nie o tym. I najprawdopodobniej w całej tej rozmowie chodziło po prostu o ojca tego chłopaka, który nie pozwala mu być nastolatkiem, a on był bardzo głęboko świadomy tego, kim jest i tego, co przeżywa. I bardzo poruszyła mnie ta sytuacja, ponieważ ja byłam dokładnie taką nastolatką, która wiedziała, w jakim okresie życia jest i chciała go na maksa wykorzystać. Ja krzyczałam do nieba, że nie chcę dojrzewać. Ja wiedziałam, że bycie nastolatką zdarza się w życiu tylko raz. Zupełnie jakbym posiadała mądrość jakiejś starej kobiety, jakbym miała dostęp do wiedzy, którą mają starsi ludzie, bo z reguły my doceniamy etap w życiu, w którym jesteśmy, dopiero jak on się kończy. A ja doceniałam ten etap i korzystałam z niego na maksa, jak w nim jeszcze byłam. Jak byłam tą młodą, niedoświadczoną kobietą. I tu warto wspomnieć, że z rodu nie bierzemy tylko traum, tylko lęków i tego wszystkiego, co jest przykre i co uprzykrza nam życie, ale bierzemy też dużo mądrości od naszych przodków. I czuję, że ta wiedza, ta pradawna wiedza, była tą mądrością, którą wynieśli moi przodkowie. Może oni umieli z niej skorzystać, ale ja byłam tą osobą, która powiedziała, że będzie z tego korzystać. W młodości moją największą inspiracją była Janis Joplin, która zwykła mówić takie piękne słowa. Pieprzyć świat, słuchaj mnie, człowieku. Ja te słowa zapamiętałam, chociaż minęło kilkanaście lat, ponieważ czułam, jak bardzo pieprzę to wszystko, co jest naokoło i ja po prostu chciałam iść za tym, co we mnie grało na tamten moment. I miałam wtedy tą wiedzę i tą mądrość, jak ważne jest popełnianie błędów. Nie wiem, skąd to miałam, ponieważ wyszłam, jak każdy z nas, z głęboko zaburzonego domu, byłam tresowana, izolowana, jak każde współczesne dziecko, a jednak pewnego rodzaju mądrość we mnie pozostała i została niezatarta. I ten chłopak, prawie dorosły mężczyzna, on też miał tą wiedzę. On też czuł, kim jest, on też wiedział, w jakim momencie życia jest i też chciał z tego czerpać na maksa. I to jest takie ważne, żebyśmy wiedzieli, w jakim okresie życia jesteśmy i jakimi prawami rządzi się dany okres życia. I oczywiście można mówić, że nieważne ile masz lat, możesz się ubierać jak chcesz, ale ja mówię nie o aspekcie takim zewnętrznym, ja mówię o aspekcie biologicznym, bo
mieć naście lat zdarza się raz w życiu. Nigdy w życiu nie cofniesz się do tego stanu emocjonalnego, którego miałeś, kiedy twoja emocjonalność, kiedy twoja płciowość dojrzewała. To jest po prostu niemożliwe, bo już masz to, czego wtedy nie miałeś i nie da się tego stracić. To może być niedojrzałe, to może być poturbowane, ale to jakieś jest, już zbudowane. Może krzywe, może chore, ale jest. I drugim takim ważnym elementem jest, żeby wiedzieć, jak ważne jest popełnianie błędów, jak ważne jest świadome kroczenie drogą, w której dajesz sobie prawo i przyzwolenie do popełniania błędów, do robienia głupot. Inne głupoty robi się, kiedy ma się naście lat. Inne głupoty robi się, kiedy ma się 30 lat. On jeszcze tego nie wie, bo mówił, ja nie mam 30, tak? Ja jeszcze całe życie przede mną, jeszcze ta dorosłość jest przede mną, on to podkreślił. A ja mam 30 lat i widzę, że w wieku 30 lat jest zupełnie inna przestrzeń, na inny sos podświadomości się w nas po prostu kręci. My się marynujemy w innym sosie podświadomości i to są zupełnie inne prawa. Że nie jesteś nastolatkiem i ta biologiczna zależność, że mam 30 lat, i to jest mój biologiczny okres dojrzewania do kobiecości. To, że do 40 to będzie dojrzewać, to, że po 40 to będzie już jakby rozkwitać, przejrzewać, to po prostu jest biologia. Tego nie da się ominąć. To, że ja się starzeję, to, że moje ciało się starzeje, to, że mój system hormonalny, moje jajniki, moje jajeczkowanie, to wszystko ma swój czas, to wszystko ma swoje przekwitanie i za konkretnymi cyklami hormonalnymi, w ogóle cyklami, które dzieją się w nas, ludziach, idą konkretne postawy psychiczne. I próbowanie się przeciwstawić temu, to jest próbowanie przeciwstawić się naturze życia. To jest z góry przegrana walka. Popełnianie błędów uczy nas życia. Gdybyśmy nie popełnili wszystkich tych głupich rzeczy, to dzisiaj nie mielibyśmy tej mądrości, którą mamy. Bez tych wszystkich głupich rzeczy my byśmy byli jeszcze bardziej głupi. Jakkolwiek to brzmi. A nam się wydaje, żebyśmy byli tak wspaniale rozwinięci, gdybyśmy tych wszystkich głupot rzeczy nie robili. Absolutna nieprawda. Bylibyśmy ułomni, niedojrzali, bez tych wszystkich głupot. I to, że robiłeś rzeczy, które były głupie, które były żenujące, których się teraz wstydzisz, to jest rozwój. Ja też to robiłam na każdej płaszczyźnie mojego życia. Na osobistej, na zawodowej, na związkowej. Relacje, które tworzyłam, sposób, w jaki je tworzyłam, mężczyźni, z którymi je tworzyłam, to, na co ja się zgadzałam, na co dzisiaj jako 30-letnia kobieta absolutnie nie mam przyzwolenia i obserwuję, jak młodsze dziewczyny się na to zgadzają, na co się zgadzają, po co się zgadzają, co za tym stoi. To jest też bardzo ciekawy temat na odcinek. I wszystko to prowadzi mnie do tego jednego konsensusu, żeby być świadomym momentu życia, w którym jesteśmy, momentu biologicznego życia, w którym jesteśmy, rozumieć, że każdy wiek rządzi się swoimi prawami. Każdy wiek rządzi się swoim spektrum głupot, które trzeba odjebać po prostu, które trzeba przeżyć, które trzeba doświadczyć i które trzeba ucieleśnić, aby żyć, aby wzrosnąć, aby dojrzewać. Dziś mam taki wielki sentyment do siebie, kiedy byłam nastolatką, bo byłam taką głęboko świadomą tego, w takim momencie życia jestem i wiem, że jak będę miała 40 lat, to będę mieć głęboki sentyment do siebie dzisiaj, siebie 30-letniej. I uważne przechodzenie przez te momenty, uważne przechodzenie przez to życie, przez kontinuum tego życia. I tak, pewnego dnia ja zrozumiałam, że są szanse, które zdarzają się tylko raz i kiedy się z nich nie skorzysta, to przepada na zawsze. Są pociągi w naszym życiu, które przyjeżdżają tylko raz. I jeżeli nie wsiądziemy do tego metaforycznego pociągu, on nigdy więcej nie podjedzie. I to boli. Wielu z nas rozumie po miesiącach, po latach, co się stało, dlaczego tak, a inaczej się zachowali, co stracili, co odrzucili, za czym nie poszli. I są rzeczy w naszym życiu, których tylko jedna styczność między nami, a tą rzeczą, tą zdarzeniem, tą osobą, jest tylko jedno przecięcie. I kiedy tu się tego nie złapie, na tym przecięciu, to idzie dalej w zupełnie inne strony. Ale kiedy na tym przecięciu postanowi się brać z tego garściami, to wektor tych dwóch rzeczy się zmienia i możemy iść razem.
do góry. Do góry, w bok, nieważne. To jest metaforyczne. I poprzez te straty my głęboko mamy szansę dojrzewać. Tylko, że jeżeli już wiemy, że są w naszym życiu rzeczy, które zdarzają się raz, że są pociągi, które przyjeżdżają na naszą stację tylko raz, to możemy wyciągać te lekcje i próbować uczynić wszelkie starania, aby wsiąść do właściwego pociągu, kiedy on podjeżdża, kiedy jest pora, żeby do niego wsiąść, kiedy on podjeżdża na naszą stację. Bo skoro w przeszłych latach nauczyłam się, że tak właśnie jest, to moją mądrością przeżytą z tego okresu czasu powinno być to, że tym razem postąpię inaczej. Bo znając już naturę życia, ja wiem, że będą się pojawiać kolejne przystanki, kolejne pociągi będą podjeżdżać. I tylko dając sobie pełne prawo i pełne przyzwolenie i pełną akceptację na popełnianie błędów, my w przyszłości możemy ich uniknąć. Nie będąc w kontrze do natury życia, możemy zacząć płynąć z prądem życia, na fali życia. Prawdziwie wolny człowiek nie ucieka od miłości i od odpowiedzialności za tą miłość. A dojrzewanie to stawanie do miłości. Dojrzewanie to obejmowanie tego, czym jest miłość, czym jest szeroko pojęta miłość. Życie, ludzie, relacje, natura życia, nasze człowieczeństwo. To wszystko kręci się wokół miłości i wokół objęcia tej miłości, wokół wzięcia odpowiedzialności za to, za co dorośli ludzie biorą odpowiedzialność. Im starszy człowiek, tym większą odpowiedzialność nosi na swoich barkach. Jeżeli ten człowiek nie umie tej świadomości objąć, to przestaje rosnąć, przestaje dojrzewać. Odpowiedzialność może być ciężarem, jeżeli nie jest integrowana. Natomiast integrowana odpowiedzialność dojrzałego dorosłego sprawia, że człowiek rozkwita, dojrzewa i zyskuje tą mądrość, o której mówi się, że mają starsi ludzie. Tą mądrość, która ma szansę zasilić ród, a nie go osłabić, nie go pogmatwać. Więc tak naprawdę to, o czym mówił ten chłopak do swojej matki, to, co odbierał mojego ojciec, bo myślał, że tak jest dobrze, bo jego ród był osłabiony, bo powiązał sobie emocjonalny brak ojca z odwróceniem tego w kontrolę. I to, o czym mówił ten chłopak, to jest stawanie i stopniowe branie odpowiedzialności, którą zyskuje dojrzały mężczyzna i dojrzała kobieta. Tak dużej odpowiedzialności, że może się to przerodzić w wzięcie odpowiedzialności za drugie życie. Kto tak naprawdę staje do pełnej odpowiedzialności za drugie, następne życie? Kto do tego staje w pełni glorii, chwały, człowieczeństwa? Kto nie tresuje, kto nie oddaje, kto nie izoluje dzieci? Tego nie ma i to pokazuje brak globalnej dojrzałości nas jako ludzi. I coś, z czym tak naprawdę poniekąd wszyscy się społecznie mierzymy. I tak to właśnie jest, że każdy pozornie niepozorny temat sprowadza się do jednego. Do człowieczeństwa, do miłości, do odpowiedzialności. I co ty z tym, człowieku, zrobisz? Słońce zaszło. Czas już na mnie. Thank you.